Projekt Titan to projekt samochodu elektrycznego firmy Apple, znajdujący się obecnie rzekomo w fazie badań i rozwoju. Koncern do tej pory oficjalnie nie potwierdza żadnych doniesień, tak więc wszystkie pokazane tu ilustracje pojazdu są jedynie wizjami artystycznymi. Jednak informacje zbierane przez dziennikarzy od kilku lat pozwalają domniemywać, że zapowiada się grubo. Już w roku 2015 Wall Street Journal donosił po raz pierwszy, że firma Apple najwyraźniej planuje stawić wyzwanie Tesli w branży samochodów elektrycznych. Wypłynęły bowiem informacje, że firma rekrutuje setki specjalistów z dziedzin motoryzacyjnych i IT do pracy nad nowym projektem. Podobno projekt został zatwierdzony przez dyrektora generalnego Apple'a Tima Cooka pod koniec 2014 roku i przydzielony wiceprezydentowi Steve'owi Zadeskiemu, byłemu inżynierowi Ford Motor Company, jako odpowiedzialnemu za projekt. Zadeskiemu pozwolono stworzyć grupę obejmującą nawet 1000 osób, kierując do niej pracowników Apple'a i rekrutując nowych z innych firm. Niektórzy wątpią do chwili obecnej, że Apple konstruuje rzeczywiście samochód, twierdząc, że chodzi raczej tylko o oprogramowanie do jazdy autonomicznej. Lista kilku kluczowych nowych rekrutacji, która wypłynęła w lutym 2015 roku, rozwiewa takie wątpliwości. W ramach projektu Apple zatrudnił wtedy m.in. Johanna Jungwirta, byłego prezydenta i szefa działu badań i rozwoju w Mercedes-Benz Ameryka Północna. Do projektu zwerbowany został też David Nelson, były inżynier Tesla Motor, spełniający tam funkcję kierownika do spraw inżynierii mechanicznej, kierując zespołem odpowiedzialnym za modelowanie, prognozowanie i weryfikację sprawności i wydajności silnika i skrzyni biegów. Robert Gough z Autoliv, firmy produkującej systemy bezpieczeństwa obejmujące wszystko, od poduszek powietrznych po pasy bezpieczeństwa, systemy radarowe i noktowizyjne. Wcześniej projektował i dostarczał on aktywnych technologii bezpieczeństwa dla globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Hugh Jay, poprzednio inżynier do spraw przekładni i projektowania mechaniki w firmie Emco Gears. Pracował tam nad projektowaniem elektropneumatycznego systemu zmiany biegów i nad całym cyklem życia produktu w 2 sportowych, 27 komercyjnych skrzyniach biegów i różnych produktach dla lotnictwa i obrony. Był tam 2 razy wydajniejszy niż starsi inżynierowie. John Irland, poprzednio starszy inżynier testowy w Tesli, wcześniej inżynier naukowy w Narodowym Laboratorium Energii Odnawialnej Amerykańskiego Departamentu Energetyki. Mujib Iyas z firmy A123 Systems, która opracowuje zaawansowane akumulatory litowo-żelazowo-nanofosforanowe i systemy magazynowania energii. Wcześniej był przez 15 lat kierownikiem do spraw inżynierii pojazdów elektrycznych i ogniw paliwowych u Forda. Rui Guan był inżynierem od układów przenoszenia napędu i projektowania elektromagnetycznego w Odin i Vestas, firmach produkujących turbiny wiatrowe. David Perner, inny były inżynier Forda od hybrydowych systemów pojazdów elektrycznych, pomógł przyspieszyć adaptację nowej skrzyni biegów dla nadchodzącego hybrydowego Forda F-150. Dillon Thomason, główny inżynier w General Dynamics, dołączył do projektu po 8 latach w firmie specjalizującej się w produktach lotniczych i obronnych. I Sébastien Marino, były szef inżynier BlackBerry, pracował głównie nad firmową platformą samochodową QNX, której wciąż używa wielu producentów pojazdów. Istniejąca od 2014 roku Apple'owska platforma CarPlay jest zbudowana na jej bazie. Apple nie tylko podkrada Tesli pojedynczych inżynierów, ale poszedł od razu na całość, zatrudniając Lauren Kiminera, która jako główny rekruter była tam odpowiedzialna za rekrutację specjalistów od inżynierii mechanicznej i produkcji. Raporty wskazują, że Apple oferuje zachęty dla pracowników Tesli, aby przyłączyli się do projektu Titan. Według członka zarządu Apple, Mikeya Drexlera, współzałożyciel firmy Steve Jobs od dawna myślał o projekcie i budowie samochodu. Mówi on, że dyskusje na temat tej koncepcji pojawiły się w czasie, gdy Tesla Motors zadebiutowała swoim pierwszym samochodem.
Starszy wiceprezes Tony Fadell potwierdził, że Steve Jobs myślał o samochodzie już w 2008 roku, krótko po wprowadzeniu iPhone'a. Wall Street Journal informował wtedy, że planowany pojazd ma być wyglądem zbliżony do minivana. W maju 2015 roku jeden z największych inwestorów Apple'a, Carl Icahn, powiedział, że wierzy w pogłoski, iż Apple wejdzie na rynek samochodowy w 2020 roku. Logika mówi, że Apple widziałby ten produkt jako ultimatywne urządzenie mobilne. W sierpniu The Guardian poinformował, że Apple spotyka się z urzędnikami z Gomentum Station. Jest to poligon do testowania pojazdów autonomicznych w dawnej bazie Concord Naval Weapons Station w Kalifornii. We wrześniu pojawiły się doniesienia, że Apple spotyka się z niezależnymi ekspertami samochodowymi z kalifornijskiego Departamentu Pojazdów Silnikowych. Wtedy też Wall Street Journal donosił, że planowany jest pojazd elektryczny z akumulatorem, początkowo pozbawiony pełnej autonomicznej zdolności jazdy, a odsłona może nastąpić już około roku 2019. W październiku na konferencji Wall Street Journal D-Life w ośrodku Montage w Laguna Beach w Kalifornii prezes firmy Apple Tim Cook wypowiedział kilka dobitnych zdań na temat przemysłu samochodowego. Wygląda na to, że nadchodzi wielka zmiana dla przemysłu motoryzacyjnego. Ogromna zmiana. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale ja tak uważam. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale w mojej opinii przemysł motoryzacyjny znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym. Wymienił on trzy czynniki, które wstrząsną współczesnymi potomkami Forda modelu T aż do samego podwozia. Jest to rosnące znaczenie oprogramowania w samochodzie przyszłości, pojawienie się pojazdów autonomicznych i przejście z napędu spalinowego na elektryczny. W listopadzie różne strony internetowe donosiły, że 68 Research podejrzewany o związki z firmą Apple, a nawet o to, że jest tajnym laboratorium koncernu, uczestniczył w konferencji Eurocar Buddy 2015. Konferencja stanowi forum dla producentów części i podzespołów i dla firm samochodowych, aby spotkać się i omówić nowe techniki i technologie produkcji karoserii samochodowych. Tego samego miesiąca zupełnie nieznana firma startupowa z branży samochodów elektrycznych, Faraday Future, ogłosiła projekt budowy fabryki warty 1 miliard dolarów. Pojawiły się spekulacje, że musi to być przykrywka dla tajnego projektu Apple'a. Firmy startupowe raczej nie dysponują takimi budżetami. W 2016 roku dyrektor generalny Tesla Motors Elon Musk powiedział, iż bardzo prawdopodobnym jest, że Apple wprowadzi na rynek własny, bardzo atrakcyjny samochód elektryczny. Ciężko jest coś ukryć, mówił, gdy zatrudnia się ponad 1000 inżynierów. W maju 2016 roku Reuters donosił, że Apple interesuje się stacjami ładowania samochodów elektrycznych. Wall Street Journal poinformował 25 lipca, że Apple przekonał emerytowanego senior wiceprezydenta od technologii Boba Mansfielda do powrotu do firmy i przejęcia nadzoru nad projektem Titan. Mansfield pracował w Apple od 1999 roku i nadzorował zespoły, które dostarczyły na rynek takie produkty jak iMac, MacBook i iPad. Kilka dni później, 29 lipca, Bloomberg Technology poinformował, że Apple zatrudnił Dana Dodge'a, założyciela i byłego dyrektora generalnego QNX, działu oprogramowania samochodowego BlackBerry. Według Bloomberga zatrudnienie Dodge'a zwiastuje przesunięcie akcentu na projekt Titan, któremu firma da pierwszorzędne znaczenie w tworzeniu oprogramowania dla pojazdów autonomicznych. Jednak historia i doświadczenie mówią, że Apple będzie nadal rozwijać własny pojazd. Firma Apple, poza niektórymi wyjątkami jak iTunes, praktycznie zawsze sprzedaje software w połączeniu z hardwarem, albo na odwrót. W następnym tygodniu pojawiły się doniesienia, że producent części dla koncernów samochodowych Magna International oddelegował mały zespół do pracy w laboratorium firmy Apple w Sunnyvale. Tam też mieści się 68 Research. Po okresie ciszy w połowie kwietnia 2017 ponownie zaczęły się pojawiać informacje o projekcie samochodu Apple'a.
Rozeszły się bowiem wieści, że Apple dołączył do wielu innych znanych i nieznanych firm, które otrzymały pozwolenie na testowanie autonomicznych pojazdów na drogach Kalifornii. W połowie sierpnia różne źródła podały, że projekt dotyczący samochodów skupia się na systemach autonomicznych. Technologia ta ma być testowana w rzeczywistym świecie za pomocą obsługiwanego przez firmę międzykampusowego transportu wahadłowego między głównym kampusem Infinite Loop w Cupertino i różnymi biurami w Dolinie Krzemowej. W listopadzie 2017 roku pracownicy Apple'a Yin Zhou i Oncel Tuzel opublikowali dokument na temat VoxelNet, który wykorzystuje splotową sieć neuronową do wykrywania trójwymiarowych obiektów przy użyciu lidaru. Lidar to urządzenie działające na podobnej zasadzie jak radar, ale wykorzystujące światło zamiast mikrofal. Urządzenie jest połączeniem lasera z teleskopem i charakteryzuje się wysoką rozdzielczością. A co robią sieci neuronowe, mówiłem już w ostatnim filmie pod tytułem Co słyszy sztuczna inteligencja. Pod koniec listopada 2017 znana strona zajmująca się transportem i techniką motoryzacyjną donosiła, że Apple rekrutuje talenty od inżynierii testowania samochodów. Wygląda też na to, że firma za pośrednictwem osób trzecich dzierżawi dawny poligon doświadczalny Fiata Chryslera w miejscowości Surprise w Arizonie. W maju 2018 roku artykuł New York Times donosił o ważnych nowościach dotyczących projektu. Po nieudanych próbach partnerstwa z niemieckimi markami high-end jak BMW i Mercedes-Benz i próbach zawarcia sojuszy z Nissanem, BYD Auto, McLarenem Automotive i innymi firmami, Apple nawiązał współpracę z Volkswagenem w celu stworzenia autonomicznego vana transportowego opartego na platformie pojazdów użytkowych Transporter T6, dostępnej w Europie w wersji wysokoprężnej i benzynowej, przekształconej w autonomiczną wersję elektryczną przez spółkę Ital Design należącą do Volkswagena. Podczas gdy Apple dokłada wszelkich starań, aby zachować swoje plany autonomicznego pojazdu w tajemnicy, dokumenty rejestracyjne dostarczają pewnych faktycznych informacji na temat działalności firmy. We wrześniu Apple było podobno na trzecim miejscu w liczbie zezwoleń na pojazdy autonomiczne w Kalifornii, zaraz za General Motors Cruise i Alphabet Waymo. Obecnie wygląda na to, że Apple stara się zgromadzić cały światowy know-how z zakresów klasycznej motoryzacji, jazdy autonomicznej i napędów elektrycznych. Aktualne artykuły prasowe informują o coraz to nowych rekrutacjach wybitnych specjalistów z całego świata. Należą do nich na przykład Jamie Carlson, inżynier autorskiego programu autopilota Tesli, Megan McClain, była inżynier Volkswagena z doświadczeniem w automatycznej jeździe, Xiangyao Tong, inżynier, który opracował komputerowe oprogramowanie wizyjne dla systemów wspomagania kierowcy NVIDIA Corporation, Paul Furgal z Laboratorium Systemów Autonomicznych w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu, Sanjay Masai, inżynier rozwoju połączonych i zautomatyzowanych pojazdów Forda, Stefan Weba z Boscha, inżynier od systemów wspomagania kierowców opartych na wideo, Lech Szumilas, były naukowiec z Delphi, specjalizujący się w komputerowej wizji i wykrywaniu obiektów. Jonathan Cohen, były dyrektor oprogramowania do uczenia głębokiego NVIDIA Drive PX. Chris Porritt, były wiceprezes Tesli do spraw inżynierii samochodowej i były główny inżynier Aston Martin. Alex Hitzinger, były dyrektor techniczny projektu Porsche LMP1. Le Mans Prototype 1 to klasa rozgrywek wyścigów długodystansowych. Hitzinger wcześniej pracował jako szef zaawansowanych technologii dla zespołów Formuły 1, Red Bull i Toro Rosso. Doug Betts, były globalny lider jakości u Fiata Chryslera i trzech inżynierów z Mission Motors. Firmy produkującej elektryczne motocykle. Zajmowali się oni tam elektroniką, oprogramowaniem i inżynierią systemów napędowych. Na razie nie wiadomo zbyt wiele więcej o aplowskim iCarze, ale jak mówiłem, zapowiada się raczej grubo. Kiedyś na rynku telefonów komórkowych dominowała Nokia, tworząc setki dziwacznych modeli.
Po ukazaniu się iPhonesa w 2007 roku doszło do smartfonowej rewolucji, a oś czasu podzieliła się na czas przed iPhone'em i po iPhone'ie. Nokia dla opinii publicznej praktycznie przestała istnieć. Czy myślisz, że to samo stanie się z samochodami spalinowymi po ukazaniu się iCara, pseudonim Projekt Titan? Apple oferuje praktycznie zawsze tylko jeden jedyny model smartfona, tam czasem w dwóch wariantach. Jest on najczęściej sprzedawanym smartfonem na świecie. Wszystkie inne smartfony różnią się od niego tylko detalami. Na odległość praktycznie nie do odróżnienia. Ciekawe, czy to samo stanie się niebawem z samochodami na naszych drogach. Pisz w komentarzu, co myślisz. Dzięki Wam za 80 tysięcy, trzymajcie się zdrowo. To na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo.